inspekcja handlowa przebadała blisko 400 mebli ogrodowych i 30% z nich wzbudziło wątpliwości. Te wątpliwości to przede wszystkim wady produkcyjne, ale też złe znakowanie. Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy nie dołączają do produktu instrukcji użytkowania, albo że jest ona sporządzona na przykład w obcym języku, tak? Bez tłumaczenia na język polski. Były poważniejsze zastrzeżenia i właśnie one dotyczyły przede wszystkim tego złego oznakowania, ale trzeba wspomnieć, że większość przedsiębiorców wyeliminowała te wady już w trakcie kontroli albo bezpośrednio po niej. My jako konsumenci powinniśmy przede wszystkim czytać instrukcję użytkowania. Tak jak powiedziałam, powinna ona być sporządzona w języku polskim i tam znajdziemy jakieś wskazówki dotyczące konserwacji mebli ogrodowych, albo też przede wszystkim montażu. Zwróćmy uwagę na to, czy meble ogrodowe są odpowiednio wykończone, to znaczy, czy nie posiadają jakichś zadziorów czy ostrych elementów, które mogłyby prowadzić do skaleczenia podczas użytkowania. Zwracajmy uwagę na to, czy wystające i ostre elementy posiadają zaślepki i osłony. W razie wątpliwości pamiętajmy, że my jako konsumenci możemy skontaktować się z inspekcją handlową.